roboczymi zwierzaczkami z pasją do fryzur. Przyjaźnimy się i przeżywamy przygody. Witpress, Witpress, baw się tak jak Witpress. Nikt nie zatrzyma mocy tej przyjaźni. Ten głos to sztos! I love Witpress! Rozczesujemy! Dzień dobry, wujku! Spójrz, kto jest ze mną! Wujku? Wujku Fabio! Czego się tak drzesz? Już pora wstawać! Czeka nas sporo pracy! Patrz! Długo już tu jesteś? Wiesz, dłużej niż ty nie śpisz, leniwcu! W takim razie musimy dać im bajeczne fryzury! Nie mogę zawieść moich najlepszych klientek! To od której wolisz zacząć? Już mówię! Najpierw uczeszemy Nilę, a w tym czasie Lady Gigi pomoże mi zdobyć fanów w internecie! No dobrze, musimy dać im wprost idealne fryzury! Co powiesz na uroczego koczka? Dość luźnego, ale z dodatkowym błyskiem. Pięknie! To do dzieła! Do tej stylówki będziemy potrzebować grzebyka, wstążeczek, czterech gumek, brokatu i obruszki. Zaczynajmy! No dobrze, na początek rozczesujemy. A teraz bierzemy po kosmyku z każdej strony i oddzielamy od reszty. Pozostałe włosy zbieramy do tyłu i związujemy w wysokiego kitka i zabezpieczamy gumką. Dobra, nie jest to trudne. Przejdźmy więc dalej. Później bierzemy kitka i pleciemy z niego warkocz. Teraz bardzo ostrożnie okręcamy go dookoła gumki tak, żeby zrobił nam się koczek. Wtedy bierzemy wstążkę, przykładamy ją do kosmyków z przodu i pleciemy z nią warkoczyki. A końcówki tych warkoczyków zabezpieczamy gumkami, żeby się nie rozplątały. Teraz bierzemy resztę wstążeczek i zawiązujemy z nich kokardę dookoła koka. I jeszcze zakładamy jej obruszkę. Zostało nam tylko wykończenie, czyli do brokatnicy! I gotowe! No i jak poszło Lady Gigi z obserwującymi? Wspaniale! W końcu Lady Gigi to prawdziwa influencerka! To jak ją uczeszemy? Ma mieć sesję w stylu klasycznym, więc pomyślałem o zrobieniu eleganckiego Hiszpana. Chwila, moment, ale jak to Hiszpana? To taki koczek. A czego nam do tego potrzeba? Do tej stylówki użyjemy szczoteczki, psówek, trzech gumeczek, dwóch spinek, obruszki i brokatu. To do dzieła! Na początek rozczesujemy. Następny krok jest naprawdę prosty. Zbieramy całe jej włosy do tyłu i związujemy gumką w kitka. Fajnie, co dalej? Teraz rozdzielamy kitka na dwie części, a z każdej pleciemy warkocza, na końcu zabezpieczając gumkami. Potem bierzemy oba warkocze i krzyżujemy je u góry. Robimy koka, w którym końcówki warkoczy zostają na dole. A żeby się nie zepsuło, dajemy wsówki po każdej stronie. O, właśnie tak! A na koniec dajemy spineczki tam, gdzie będą nam pasować. A teraz obsypmy włosy brokatem, żeby dopełnić naszą stylówkę. Nie możemy zapomnieć o jej obruszce! Zrobiliśmy im superowe fryzury! No tak, na takich ślicznych, genialnych modelkach każda stylówka wygląda cudownie! Zróbmy im zdjęcie na Instagrama!
to koniec naszego tutoriala. Dwie stylowe i oryginalne fryzury na każdą okazję. Trzymajcie się, przyjaciele VIP Pets, i do następnego! Ten głos to sztos! I love VIP Pets!